to jest Sejwa, Blank, Juczenka i Krystal. To są te odmiany, które uprawiamy. One są złożone w odpowiedniej proporcji, żeby wino udało nam się w miarę dobre. To wino jest z zeszłorocznych zbiorów. Taki ananas. Ono jest dość świeże, z tego względu, że jest nowe, świeże, młode wino. Jeszcze ma tę część musującą taką, delikatną. Ono dopiero przestanie być gdzieś za pół roku. Wtedy ono będzie już zupełnie takie na samym początku nie doceniałem korków. W związku z tym kupowałem takie zwykłe korki, które są w sprzedaży i to był mój duży błąd. Ponieważ bardzo dobre wina mi się rozjechały przez korki, ponieważ te korki, jak się potem okazało, więc jak 3-4 miesiące nie utrzymywały odpowiednich standardów. I teraz kupujemy korki z Portugalii, bardzo dobre korki, gdzie cena korka jest wyższa niż cena opakowania tego. Ten jest 24,4 cm. To jest bardzo ważne, ponieważ on jest gruby i długi. I to jest cały, nie ma tu żadnego. Natomiast ja kupowałem granula, czyli taki zmielony granula z wodą. I właśnie tu z tym miałem największy problem. Natomiast te korki się, przynajmniej te kilka lat, powinny się wina zachować w dobrej kondycji. Jaka niesamowicie była cenna pierwsza butelka, jaką ja tutaj wziąłem i wypiłem. Tak. I co sobie pomyślałem tak, takie haszcze kiedyś tu rosły i sobie, kurczę, mamy pierwszy produkt taki super. Chociaż oceniałem go bardzo rewelacyjnie i urożyte ze mną się nie zgadzali. Ale oni zawsze mają. Nie zgadzali się ze mną. Więc słuchajcie, wziąłem sobie to na chwilę, mówię, dobra jest, no wy sobie gadajcie co, ale wy nie wiecie co to było i co się udało zrobić. I to jest najistotniejsze. A co robi? Że bezpośrednio. I tylko rzecz polega na tym, że musimy wszelkich starań dołożyć, żeby jakość produktu była odpowiednia, bo jeśli będzie jakość odpowiednia, to możemy go sprzedać. Nie możemy iść na ilość, na byle jakość, bo nic z tego nie będzie. No ale musisz jeszcze dotrzeć do klienta. Tak, ale proszę Panią tak, uczestniczymy w targach, w Krakowie targach rok w rok. Za tydzień jedziemy do Sandomierza, w związku z tym będziemy uczestniczyć w konwencie winiarskim. Tam na rynku Sandomierzu będziemy prezentować nasze wina cały dzień. Jedziemy do Jasła na dwa dni prezentować polskie wina. Jedziemy do Rzeszowa. Dzisiaj przyszło zaproszenie tu do Ojcowa, bo jakoś lubi jakieś sporta czy coś tam organizują. I na wszystkich takich imprezach pojawiamy się. Nawet tu z panami, żeby kiedyś tam pojechali to rabkę zobaczyć. No właśnie, dokładnie. O, i to pokazujemy wina. I tam u pana akurat z tego co pamiętam też było trochę Polonii, którzy mieszkają poza granicami. I byli mile zaskoczeni, że polskie wino im się też również podobało, bo były bardzo pyszne włoskie wina i oprócz tego także próbowali naszych z dużo lepszego roku. Czyli 12, tak? Tak, 12 dokładnie. I to jeszcze wino ma za sobą rok dodatkowy starzenia. I nasze wino sędziowie określają, że jest bardzo proste, dobre do spożywania. I jest tak proste zrobione. Ja mówię, no tak jest, bo tak faktycznie jest. Ono nie jest, może enolog wykształcenia to by tam jakieś dodatki, jakieś kompozycje robił. Ja tego nie robię. Ja po prostu robię wino, gdzie 98% krzew robi, a ja tylko resztę. Za zawartość wina w winie. Dokładnie, dokładnie tak. Nie robimy tego w jakiś sposób. A dlaczego po białym winie jest mniejszy kac niż po czerwonym? Po żadnym z tych win nie będzie pan miał kacu, bo nie ma siarki. Właśnie tego unika. To siarka. No. To głównie siarka. O. To nie było chyba takie. Ja postulat. To jest najlepsze, bo ja już nie mogę. Natomiast wyraz nadaje uczenkę. Uczenkę trzeba w odpowiednich proporcjach. I trudność jeszcze polega, że nigdy uczenka z danego roku nie jest taka sama w tym roku ani w drugim. Ona czasami używając na przykład 10 kg wystarczy do 100 litrów, a innym razem trzeba dać 30 kg do 100 litrów. To jest właśnie w zależności jaki jest poziom dojrzałości tego owocu. Ale to jest 12? Tak, to jest 12. Rozumiem, że pan tam przyrządza. Za 150 Więc mamy czerwone wino, jednoszczepowe, znaczy deskowe Marszał Bordeaux wino. Jest posłodkie młode. I to jest wino, które właśnie jest typowe, te aromaty takie same jak win czerwonych. No, przy białych Państwu smakuje tam ta juczenka. No, juczenka. No właśnie, ten aromat.